Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś porozmawiamy o bardzo ciekawym zjawisku, o turystyce wojennej, o ludziach, którzy jadą na front, Pomagają często, ale też chcą przeżyć coś ekscytującego i tak naprawdę dlatego tam się znajdują. Bardzo zapraszam na tę rozmowę. Najpierw, zanim zaczniemy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki Wam ten program mogę prowadzić. Dzięki Wam ten program jest niezależny. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Zachęcam Państwa do wspierania Układu Otwartego, a dzisiaj szczególnie zachęcam do wspierania filmu, który ma powstać o pomocy. O tym filmie też będziemy dzisiaj rozmawiać i link. Do tej zrzutki znajdziecie Państwo w opisie programu. Zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Aldona Hartwińska, wolontariusz, dziennikarka. Wszystko, wiele rzeczy robisz, ale dużo, dużo jeździłaś. Po Ukrainie pomagając, zawożąc rozmaite rzeczy, i wiele rzeczy widziałaś, ciekawych, takie, które mnie zaintrygowały. Pomyślałem, że warto, żebyśmy podzielili się ze słuchaczami, widzami. Opowiedz, co ci najbardziej poruszyło w tym, co tam widziałaś? O, ciężko w ogóle wybrać temat, od którego zacząć, bo jeżeli jeździ się w takie miejsca, to trzeba być przygotowanym na to, że zobaczy się rzeczy, których, które zazwyczaj widzi się w telewizji, w wiadomościach, czasami w filmach. Mnie chyba najbardziej poruszyło to, że ludzie, zwykli ludzie, którzy. Pierwsze, co mi teraz przyszło do głowy, jak zadałeś mi to pytanie, to jest to, że mm, ludzie przyzwyczaili się do wojny już w takim sensie, że ja widzę taki, taki dychotomiczny rodzaj życia. Czyli, że z jednej strony masz ogromną chęć do tego, żeby prowadzić życie i robić. Coś dalej to, co robiłeś przed wojną, ale z drugiej strony godzisz się zupełnie na to, że za chwilę może spaść na ciebie rakieta. I mówię tu w kontekście na przykład alarmów, które wyją. Teraz się posłużę przykładem zaporoża, bo zaporoże znam najlepiej. Zdarza się, że alarmów przeciwlotniczych jest tam 20-25 na dzień. I teraz sobie wyobraź, że dzwoni alarm o godzinie 10. Ty musisz rzucić wszystko, zejść do schronu, alarm wyłącza się po 40 minutach i wracasz do swojej pracy. Później ten alarm zaczyna się godzinę później. I ty znowu musisz zejść do schronu? No tego nie robisz, prawda? Już w pewnym momencie te alarmy dzwonią, a ty nie zwracasz na nich uwagi. I jak ja pytałam ludzi, dlaczego? No, oni na przykład odpowiadali mi, jak coś spadnie, to i tak mi nic nie pomoże. I to jest duża chęć życia, czyli chcę wrócić do swojego normalnego, tego mirnego życia, ale z drugiej strony godzę się na to, że za chwilę może mi spaść na, na głowę rakieta. I gdyby było tak, że ci ludzie faktycznie by bo System obrony przeciwlotniczej, a raczej informowaniu o zagrożeniu przeciwlotniczym działa fantastycznie. Bo tam są aplikacje: dzwonić aplikacja, ci alarm w mieście, aplikacja pokazuje ci najbliższe schrony. I gdyby ludzie faktycznie się do tego stosowali cały czas, no to tych ofiar byłoby mniej cywilnych. No ale tak się nie da. I to jest coś, co mnie tak poruszyło najbardziej, bo ja jeżdżąc już tam tak często, to ja również do tego przywykłam, że te alarmy są i ja nie, nie mogę reagować na wszystkie, bo po prostu nic bym tam nie zrobiła. I mam w tyle głowy to, że na przykład, kiedy wyje syrena, to ja staram się odsunąć od okna, staram się, bo tam jest zasada taka, że musisz być dwie ściany od, y, od miejsca, w które może uderzyć. Więc ja mam to gdzieś w tyle głowy, że szyba to jest dla mnie duże zagrożenie. I y, no, ale nie przerywam swojej pracy. Pracy, bo inaczej bym nigdy jej nie zrobiła. Wiem, że oprócz tego, że pomagasz w różny sposób i zawozisz tam różne rzeczy, to, to kręcisz film, czy chcesz nakręcić film, twarze wojny, o tych różnych twarzach wojny dzisiaj opowiadam, że znaczy ty poopowiadasz nam. Zacznijmy od tej twarzy, która tak mnie zaintrygowała, tej wojennej turystyki, tych turystów wojennych, ale zanim o tym opowiesz, to to powiedz o filmie i o tym, że zbierasz na to pieniądze, i że zbiórka jest. Link do zbiórki jest pod programem. Pod opisem, w opisie programu. Ja Państwa zachęcam do, do wspierania, ale typu trzy słowa o samym filmie. No właśnie, idea filmu zrodziła się z tego, że w Ukrainie można spotkać tak dużo tych twarzy wojny. Ludzie z całego świata, z, z Japonii, z, ze Stanów Zjednoczonych, którzy robili przed wojną różne rzeczy. Byli nauczycielami, byli tancerzami, byli aktorami. Ja na przykład w tej chwili pracuje z batalionem, który składa się z aktorów i muzyków. Więc te twarze wojny mają pokazać tą. Drugą stronę wojny, nie tą brzydką, śmierdzącą i straszną, tylko właśnie tą, która motywuje mnie na przykład do pracy, bo mhm. ja bym nie jeździła na Ukrainę, gdyby nie to, że doświadczyłam tam tyle piękna i tyle dobra, wbrew pozorom, bo pośród tych gruzów zawsze jest ktoś, kto wyciągnie do mnie rękę. Kto się do... I oni na przykład też bardzo tego potrzebują, że yy, chcą opowiadać o rzeczach, które nie są związane ze śmiercią. Więc yy, twarze wojny to jest właśnie ta druga strona wojny, czyli nie śmierć, a życie. Ten film będzie niezależny, znaczy powstaje jakby bez, rozumiem, bez zaplecza. Wiem, jak to jest, bo tak robię układ otwarty i uważam, że to jest wielka wartość, że istnieją takie niezależne miejsca i że powstają takie filmy, które nie mają wsparcia telewizji jednej czy, czy drugiej, więc naprawdę warto. Znaczy To jest tak, zapłacicie, za, znaczy wesprzecie dobrą rzecz, ale też zapłacicie po prostu za produkt, potem obejrzecie, tak byście kupili bilet do kina. Więc... Zróbcie to państwo. E, e, mogę to mówić o kimś. <grystanie> bo, tak, bo tak to jest. Też też taka. E, po prostu bez tego ten film nie, 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 nie powstanie. Ale też można powstać, poznać naprawdę wspaniałych bohaterów, tak. bo ludzi, których ja tam poznałam, e, to. Na przykład to, co powiedziałam, jednym z bohaterów będzie człowiek, Michał Łosawicki. Jego nazwisko brzmi znajomo, bo jego dziadek jest z Polski, pochodzi z Polski. Aha. I on 25 lutego po prostu spakował plecak i poszedł się zgłosić jako ochotnik, a normalnie jest skrzypkiem i aktorem w Zaporożu. Więc jakby miał jakieś tam doświadczenie, bo kiedyś coś z bronią białą, interesował się w ogóle tego typu klimatami, no ale nic nigdy z wojskiem, więc on od zera się tak naprawdę przyuczył i w tej chwili siedzi na froncie i zajmuje się rozwitką. Więc to są naprawdę ciekawe, ciekawe postacie. Rozwitka? Co to jest rozwitka? No, czyli lata dronami, jakby... To jest, niestety, życie pomiędzy dwoma krajami polega na tym, że ja często mam słowo po ukraińsku, którego nie mogę sobie przypomnieć mhm. po polsku. Rozpoznanie? Rozpoznanie. Tak, tak i oni mhm. po prostu na korygują okay. artylerię. Aha. Obiecałaś opowiedzieć o tych turystach wojennych. Co, co, co to za zjawisko? Opowiadając o turystach wojennych, muszę opowiedzieć o sobie. Mhm. Jesteś turystką wojenną. E, mam nadzieję, że już nie, ale. Mhm. Pierwszy raz, kiedy pojechałam na. Uk w ogóle, pierwszy raz na Ukrainie był w, w grudniu, kiedy pojechałam na festiwal filmowy w Kijowie. Kijów wtedy był w 60% pozbawiony prądu i to było moje pierwsze zetknięcie się z wojną, kiedy godzina 18 miasto jest ciemne, nie widać nic, strach przejść przez ulicę, bo za chwilę cię może coś rozjechać. I kiedy wyszłam rano, ja byłam w hotelu, więc miałam o tyle. Mm, luksus, że na przykład trzy godziny dziennie miałam prąd i mogłam sobie naładować telefon. Wyszłam z hotelu i mówię do wolontariuszki festiwalowej, że słuchaj, musiałam umyć głowę w lodowatej wodzie. I ona powiedziała, ojejku, jak mi przykro, że ty musiałaś to przeżyć. A ja tak na nią spojrzałam i mówię, dziewczyno, ja za trzy dni będę w domu, a to wy tutaj musicie z tym mieć na co dzień. I wtedy sobie obiecałam, że wrócę na Ukrainę jak najszybciej z taką mm, ogromem pomocy, jakiej tylko dźwignę w ręce. No i na moje szczęście udało mi się w grudniu pojechać, w styczniu pojechać z ekipą fundacji. I na szczęście byli ludzie, którzy już tam wcześniej byli, byli ludzie, którzy mieli doświadczenie no, również frontowe, bo ja pojechałam wtedy na ten moment, to było 4 km od linii frontu. To była ostrzeliwana konstatyniwka. Ja pierwszy raz słyszałam wtedy grady. Uczyłam się, jak rozpoznać to, czy to jest przychód, czy wychód, i. W takiej odległości nie ma szans rozpoznać, czy to jest nasi, czy, czy tamci. W każdym razie przyjechałam tam kompletnie nieprzygotowana. Gdyby coś się stało, to ja bym nie wiedziała, co zrobić. A, dobra, a ci turyści wojenni, to są co ludzie, którzy tak po prostu sobie przyjeżdżają, oglądają, tak. robią zdjęcia i e, 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 zwiedzają, czy aktywnie pomagają? Bo to to, za, to i... zależy. Mhm. Są też ludzie, którzy po prostu wsiadają w samochód e, i jadą przed mhm. siebie, zobaczyć, co tam, co tam się wydarzy. I Zagrożenie największe nie jest w tym, że im się coś stanie, że im urwie nogę. Zagrożenie jest w tym, że oni na przykład wrzucają zdjęcia, których nie powinny się znaleźć w sieci. Na przykład y, ukraińska armia czy Ministerstwo Obrony cały czas przestrzega, żeby nie pokazywać pracy e, tej PPO, czyli obrony przeciwlotniczej, mhm. żeby nie pokazywać skąd zestrzeliwane są rakiety, skąd zestrzeliwane są drony, no bo to zdradza ich pozycje. A tacy ludzie przyjeżdżają i strzelają fotki e, blokpostów na przykład. Które są za to po prostu można iść. Jeżeli mogę z takim się cytatem posłużyć, ja pierwszy raz, kiedy zobaczyłam blog post, oczywiście wyciągnęłam telefon, bo muszę hmm. zrobić zdjęcie. A kolega żołnierz się odwrócił i powiedział do mnie, jeżeli ktokolwiek by zobaczył, że zrobiła zdjęcie, to byś nawet nie wiedziała, ile ty dziur masz w swoim ciele, bo by ci wszystko sprawdzili. Mhm. Więc y, to jest bardzo niebezpieczne. I największe zagrożenie takich ludzi jest, polega na tym, że po pierwsze zdradzają rzeczy, których zdradzać nie powinni, pokazują rzeczy, których pokazywać nie powinni, a po drugie sprowadzają zagrożenie tak naprawdę na całą ekipę. I ja miałam. No... Ale sama, sama mówię, że byłaś taką tak. turystką, to cię ciągnęły. Znaczy, mnie ja jeźdź, nie ciągnęły. Ja nie byłem na froncie, wiem bez sześć razy tam zawozić rozmaite rzeczy. I też czuję taki magnetyczność tego, że tam chce się. Dziwne, nie? Chce się wracać do miejsca, które jest trudne. To nie jest dziwne. To jest to, że już wielokrotnie rozmawiałam z wieloma osobami, które tam siedzą długo i często. Ludzie, którzy jeżdżą na Ukrainę regularnie, to nie jest tak, że jeden strzał zobaczę i wracam, tylko faktycznie jeżdżą tam regularnie. To po pierwsze, albo są uzależnieni od adrenaliny. I nie ma w tym nic złego, bo to nie jest tak, że my komuś robimy tym krzywdę. Tam nie da się funkcjonować w, w takim normalnym trybie. Po prostu tam przestawiasz wszystkie swoje wartości i jesteś w trybie działania. I adrenalina na niektórych działa paraliżująco, a na niektórych działa tak, że po prostu wyostrzają wszystkie zmysły i są w stanie pracować. I na przykład ty pewnie też należysz do takich ludzi, skoro wracałeś tam i czujesz, że cię tam ciągnie, bo to jest po prostu uzależnienie znaczy, od adrenaliny. Ja nie jeździłem na front, nie? Byłem w Kijowie, tam w paru innych miejscach, tylko że w takiej no, we wcześniejszej fazie, ale. Ale jest coś takiego niezwykłego w tym miejscu w obserwowaniu takiej niezwykłych rzeczy. No, no to, to jest, zwykle widziałeś to w kinie takie no, rzeczy jest, po prostu. No, to jest tak, jak ludzie są tacy, którzy ludzie, którzy żyją na wakacje do kurortów, i są tacy, my którzy leżą z, z, z plecakami, tak? Normalnie. No, a teraz się pojawiła jakaś nowa, taka rzecz, i takich ludzi, którzy lubią przygody ciągnie. No to brzmi tak z jednej strony strasznie, a z drugiej, no, kurczę, to. Ci ludzie najczęściej są jakby bardziej ciekawi i w czymś jeszcze pomagają. Nie? Natomiast to rozumiem, przynosi też wiele szkód, bo wiem, że są też takie sytuacje, kiedy ci ludzie przeszkadzają. Tak, no na przykład ja sama doświadczyłam takiej sytuacji, wracając do tego, dlaczego ja pojechałam jako turystka mhm. wojenna. Ja jechałam z kamerą. Najnormalniej w świecie moim celem było filmowanie, bo ja u, u, powiedziałam sobie tak: Ja nie potrafię się posługiwać karabinem, ale potrafię się posługiwać kamerą, i czasem kamera ma większą siłę niż, niż karabin. Więc ja tam pojechałam jako. Dokumentalistka, po prostu. Mhm. I na moje szczęście, właśnie byłam w ekipie ludzi, która jakby coś się stało, to oni by się mną zaopiekowali. A ja wychodzę z założenia, że najważniejszą rzeczą, którą robię podczas takiego wyjazdu, to jest słuchać dowódcy. Koniec kropka. Ja nie mam tam nic do powiedzenia. Jak on mi powie kładź się, to ja się kładę. Jak mi powie stań na rękach, to ja staję na rękach, po prostu. I dlatego, mimo dosyć dużego zagrożenia, bo tam, jak sobie teraz przypominam, co tam się działo, no, to ja bym nie pojechałabym w, w takie miejsce nie będąc przygotowana. Teraz już jestem po jakichś tam podstawowych kursach. Robiłam sobie kurs takiej pierwszej pomocy taktycznej, czyli jeżeli spadłaby rakieta komuś, by urwało nogę, to mam nadzieję, że będę w stanie tej osobie pomóc. A na pewno to, co wiem już, to wiem, w jakie miejsca nie wchodzić i wiem, jakich, wiem po czym się spodziewać zagrożenia. W jakie miejsca nie należy wchodzić? No, na przykład, jeżeli. Pierwszą rzeczą, e, jeżeli jesteśmy gdzieś blisko, blisko frontu, to nie można zapominać o tym, co się dzieje na niebie. I na przykład, e, zwykle ludzie rozglądają się tylko tak, co tam się dzieje dookoła, a zapominają o tym, że tam ciągle latają drony. I e, Rosjanie bardzo lubią uderzać w pomoc humanitarną. I lubią to robić, dlatego że to budzi strach. Ja na przykład wielokrotnie i to jest tak, że nie sprawdzisz tych informacji, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale w Pokrowsku podobno włożyli wolontariuszom do busa nadajnik szpieży, bo tam jest mnóstwo szpiegów, którzy tylko podsłuchują, dlatego tak my w ogóle staram się nie mówić po polsku, na przykład gdzieś tam jesteśmy, włożyli im nadajnik i jak byli gdzieś tam w okolicach Chiszu, to ich wysadzili w powietrze, bo oni to lubią robić, bo dzięki temu mniej ludzi przyjedzie z pomocą, bo mam nadzieję, że moi ukraińscy przyjaciele się na to nie obrażą, ale gdyby nie pomoc wolontariuszy z Polski, to mi się wydaje, że ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej że tam jest tak ogromne. Wiesz, już są ludzie, którzy, nazwiskami się będę posługiwać. Karolina Baca-Pokorzelska, dziennikarka, która, ja nie, wiem, ja nie wiem, ile razy ona była w Polsce, mhm. ale na pewno mniej niż tam. Mhm. Kobieta siedzi po prostu y, non-stop, zebrała mnóstwo pieniędzy, zrobiła tak tytaniczną pracę, że jej trzeba postawić pomnik. Y, jest i wiele innych osób, które znają się na tej robocie, i robią to po prostu fantastycznie. Kolega Eksen, z którym też tam zapoźniłem 130, 130 samochodów już. I za o, nim też, o nim też Ech. chciałam powiedzieć, dlatego że Eksen ostatnio, my się nie znamy, mhm. ale dostarczył samochód do mojego przyjaciela, mhm. polskiego ochotnika, który jest teraz gdzieś w okolicach Kryminy. Więc to też dosłownie na dniach to się mhm. wydarzyło. Ci ludzie... Mm. Którzy przyjeżdżają. mówię, że znaczy jedni są tacy, którzy jadą z pomocą humanitarną, po prostu jadą. Przy okazji pewnie no, też są ciekawi tego, no, bo w tym nie ma nic złego, ale już są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają po prostu. Tak, um, wsiadają oglądać. samochód jadą i jadą nie, nie powiedziałeś o tym, jakby jakie zagrożenie oni staną, w, jak, w jakich sytuacjach, że ci ludzie nie, no, czasami robią więcej zamieszania niż, niż pożytku. Tak, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że mm, sytuacja. Blisko frontu jest bardzo nerwowa, i przede wszystkim największym naszym wrogiem jest to, że to, co sobie zaplanujesz, to tak naprawdę może nigdy nie wypalić. Jedziesz sobie drogą, masz jakiś cel, jesteś umówiony na konkretną godzinę, a tu nie ma mostu. No i co wtedy? Zaczynasz błądzić. I zaczynasz błądzić, i zaczynają się nerwy, nerwówka, zaczynają się kłótnie, i ludzie, którzy nie mają e, takiego doświadczenia w, w przebywaniu w tamtych miejscach, na przykład zaczynają się kłócić z kimś, kto jest e, jakby dowódcom tej wyprawy, czego nie wolno robić. Ja doświadczyłam wielokrotnie takiej sytuacji, że prawie tam się dosłownie pobili w Pokrowsku, gdzie jest, tak jak już wspomniałam, pełno ludzi, którzy tylko czekają na to, żeby zdradzić tam, nie wiem, czyjąś pozycję, czy po prostu sprzedać informacje. I, i pamiętam, że my z tego Pokrowska ruszaliśmy do Avdiivki i jechaliśmy wioską. Ja zobaczyłam starą babinkę, która zobaczyła konwój samochodów i wyciągnęła telefon komórkowy. I zaczęła gdzieś dzwonić, więc ja już po prostu serce w gardle i byłam przekonana. Znaczy, tak mi się wydaje, że ona po prostu komuś przekazała, że jadą. Więc ja byłam przekonana, że to jest jakby pokłosie tej kłótni. Inna taka sytuacja, również związana z Avdivką, kiedy jest duże zamieszanie, bo to trzeba bardzo szybko zrobić. Jeden samochód wjeżdża, drugi zostaje na medywaku, jakby cokolwiek się wydarzyło... Co to jest to, no, czyli tak jakby pomoc taka medyczna, no. że gdyby cokolwiek się wydarzyło, to mamy sprawną ekipę, sprawny samochód, który może wjechać, wrócić, zabrać ludzi i tak dalej. Więc jest ekipa, która zostaje, Kilka kilometrów przed wjazdem do, do miasta, a druga ekipa szybciutko wjeżdża. Więc jest zamieszanie, wszyscy się ubierają w kamizelki, bo to już musi być pełna balistyka, jak się tam wjeżdża. Odjechali, a ja zobaczyłam, że zostałam bez hełmu. Bo jakaś dziewczyna po prostu przyjechała nieprzygotowana, nie miała ze sobą nic, więc po prostu wzięła, co było. Więc jakby ekipa odjechała, a ja nie mam hełmu. I, i była taka sytuacja, że zostaliśmy z ekipą, która... Bez cztery osoby były. Jedna dziewczyna, która była po kursach korespondentów wojennych w Kielcach, więc ona jakby została od razu ja i mówię, mi ty jesteś tą osobą, którą ja tutaj słucham i, i to, co mówisz, to jest święte. A tamte osoby nigdy nie były nawet blisko takiej, takiego, yy, takiego miejsca. I wysiadamy z samochodu, podchodzi do mnie ukraiński żołnierz i pyta, czy co wy, co wy tu robicie? Ja mówię, no, czekamy na ekipę. A on mówi, no to uważajcie, bo tutaj czołg pracuje. A mówię, że ale nie nasz. A on mówi, no nie i gość, który był toki hordy nagle widzę, że na drżeć. I sobie myślę: no, to pięknie, no to mamy kłopot, bo jakby cokolwiek się wydarzyło, to ja już wiem, że albo my ich zostawimy, albo po prostu wszyscy pójdziemy do piachu. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, bo oni nie będą wiedzieli, co zrobić. Więc tacy ludzie z, sprowadzają zagrożenie na ekipę, no bo ja muszę mieć moralny dylemat, czy ratować swoje życie, czy jednak wykazać się honorowo. To są w ogóle jakieś absurdalne myśli teraz mam na ten temat, nie? Że e, ja będę musiał decydować, czy zostawiam gościa na pastwę losu, czy, czy ratuję siebie. Bo to, to z takimi decyzjami się trzeba, trzeba podejmować, ale zwykle jest tak, że no nikogo nie zostawiamy za sobą. No nikogo, więc to jest oczywiste, żebyśmy nie zostawiły i nie, nie, nie odjechały. A czemu ty tam jeździsz? Ehm, Co się dzieje? Zaczęłam jeździć e, z kamerą po prostu, mm. chcąc opowiadać historię. Ja zawsze w ogóle m, gdzieś miałam takie pragnienie opowiadania historii ekstremalnych. No mm, Ale pojechałam raz, drugi. I się po prostu związałam z wieloma ludźmi, którzy tam są. I to jest tak, że na początku chcesz robić wszystko, 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 wszystkim, pomagać, jeździć wszędzie, być wszędzie, a później znajdujesz sobie te takie światełka, które, które ci przyciągają. I czasami jest tak, że spotykasz kogoś, patrzysz komuś w oczy i nagle wiesz, że to jest ten twój człowiek. I miałam tak kilkakrotnie. Że spotykasz na przykład, nie wiem, czy żołnierza, czy innego wolontariusza, czy jakiegoś tam mieszkańca, który tam robi, organizuje pomoc lokalnie i po prostu wierzy, że to jest. Po prostu chcesz, tym, chcesz, żeby ten człowiek przeżył. I taką miałam na przykład sytuację z Burem. Bur to jest właśnie ten, dla którego eksem dostarczył samochód. I spotkaliśmy się w okolicach stycznia na Harkivszczyźnie. To jest Polak. I to jest Polak, Dączący. tak. To jest Polak z Warszawy. W ogóle blisko siebie mieszkaliśmy, ale nasze drogi się przecięły dopiero na Ukrainie. I patrzysz człowiekowi w oczy i mówisz, kurde, no to jesteś po prostu z mojego świata. I, i później wsiadasz do samochodu. I tak sobie myślisz, że fakt, no przecież ja go mogę nigdy więcej nie zobaczyć, bo on po prostu idzie na front i, i, i może zginąć. I ja pamiętam, kiedyś byłam w takim chaosie pogrążona, że ja musiałam codziennie sprawdzać, czy, czy wszystko z nimi w porządku, czy, czy pisałam bur, czy, czy wszystko ok. E, czy wszystko w porządku? Takie pytanie. Ja tego pytania nigdy już nie zadaję, bo tam nigdy nie jest w porządku. I e, ja w tej chwili mi to zupełnie wystarczy to, jak e, nie wiem, wysyłamy sobie memy, e, żarty, i jakby. Nie ma rozmów o wojnie. Zupełnie. Chyba, że wydarzy się coś e, mega przykrego i on na przykład musi z siebie coś zrzucić, i ta, to się też wydarzyło. Stracił już w tej chwili trójkę przyjaciół, bardzo bliskich, z którymi było od samego początku. No i jedyne co mi pozostało zrobić, no to po prostu organizujemy zbiórkę, zbieramy sprzęt, kupujemy drony, bo bez dronów tam się nie da. No drony to są oczy. Drony to, to jest to jest sprzęt, który e, robi to, co. Powinna robić piechota. Jeżeli nie ma dronów, to idzie piechota, ginie. E, więc z bórem zorganizowaliśmy zrzutkę i, i w sumie udało nam się zebrać dużo, już na tyle wystarczająco pieniędzy, że ja przynajmniej jestem spokojna, że za chwilę tam będą drony, już ma samochód i gdzieś tam ta część już jest. Jestem o niego spokojna. Jako tak, no bo wiadomo, tam nigdy nie jest w porządku. Więc w tej chwili jeżdżę dla ludzi, po prostu. Lu związujesz się na maksa. Dla tak konkretnych ludzi. Dla konkretnych ludzi. Z imienia i nazwiska i zawsze jeżdżę w te same miejsca. Bo na początku to oczywiście jeździsz wszędzie, chcesz pomagać wszystkim. Ale tak się nie da. I patrząc na wszystkie ekipy, które znam, to zawsze te kanaliki się zawężają. Z tego względu, że ta pomoc to jest studnia bez dna. Nie masz szans wszystkim pomóc. Nie masz szans wszystkich uratować. Więc yy, z tymi, z którymi się najbardziej związujesz, to po prostu robisz wszystko, żeby, żeby im pomóc. A masz poczucie, że obserwując, znaczy wiedząc, jak ty pomagasz, obserwując in, pomoc innych, że to ma znaczenie? Zresztą to rzeczywiście. To jest reakcja na pomoc, tak. Znaczy, pomoc że, że jednostki. Jakby, po, pomoc, tak, że to ona ma znaczenie dla przebiegu wojny, tak? No bo w końcu wszystkim nam chodzi o to samo, tak, żeby, żeby pokonać Rosjan, żeby to zagrożenie e, e, odsunąć. Żeby to odpowiem na to pytanie dwojako. Po pierwsze, e, byłam świadkiem. E, przy, pojechaliśmy gdzieś, to były okolice winnicy. Była tam, taka hmm. ogromna hala, e, gdzie pracowali lokalni wolontariusze. Oni przyjmowali pomoc z Polski. Przede wszystkim jakieś jedzenie, ubrania i tak dalej. Ogromna hala. Wchodzimy a tam dwie palety z kukurydzą. Pusto. I powiedziała nam ta główna wolontariuszka, że w tej chwili to im się zdarza, że sami jeżdżą do Polski, no bo już wolontariuszy nie ma. Ta, jak chór, dur, wszyscy się rzucili na pomoc na początku, to tej pomocy po prostu nie ma. No na własne oczy mam to sfilmowane też, jakieś palety z kukurydzą i owsianką, nie? Na ogromną halę, która zazwyczaj była wypełniona jedzeniem. A druga rzecz, dlaczego jednostka, jednostka może naprawdę dużo zrobić? Bo to jest tak, że ja na przykład w tej chwili em, je, nie jeżdżę już tak blisko frontu. Znaczy, jeżdżę do zaporoża. Jak ludzie, mówię ludziom, że jadę do zaporoża, to mówią, jak to nie blisko frontu. No przecież to jest, tak. jak dla mnie to nie jest blisko frontu. nie? Więc dla mnie, zaporoża, to jest takie ostatnie, ostatnie miejsce, gdzie jest w miarę bezpiecznie. I ja jeżdżę tam zazwyczaj pociągiem. No to ja, jadę jako obieczona, jak wielbłąd. Ja zabieram wszystko, co się da, wrzucam do tego pociągu i no, na pusto się nie jeździ po prostu. Nie marnuje się powietrza. Więc yy, jednostka, która tam jedzie, zawsze robi różnicę. Bo na przykład yy, jak przywożę chłopakom drona, ten dron popracuje tydzień, bo niestety tak to wygląda, że dron, dlaczego ciągle te zbiórki na drony? No bo żywotność drona to jest od trzech dni do tygodnia. Jak ja się zdziwiłam, jak mój dron, który tam kupiliśmy chłopakom, e, też ze zbiórki, bo nie ma, nic, nie ma gorszej broni na świecie, niż wściekła kobieta, więc jak ja się wściekłam i założyłam zbiórkę, tam mi się udało 100 tysięcy uzbierać, więc i samochód, i pięć dronów im kupiliśmy. Więc jak ja się dowiedziałam, że mój dron pracował dwa tygodnie, no to to był jakiś ewenement. E, i... Znaczy długo. Bardzo długo. Bardzo długo. Więc i sobie tak przekładasz to na ilość życiu uratowanych, Bo tak jak powiedziałam, że dron to są oczy. Wy, wyrusza dron na rozwitkę i nie musi robić tego piechota, bo normalnie Pojrzę by musiał... Ile, jak taka kalkulacja? To znaczy. Nig, nigdy tego nie robiłam, A, nigdy to się... tego... Mhm. To, to są takie pytania, których raczej się nie zadaje. E, mhm. Więc raczej o to nie zapytam, ale mhm. no, patrząc na to, jak, jak wygląda w tej chwili front na Zaporożu, no to można się spodziewać, że sporo. A czego najbardziej potrzebna będzie dronów, samochodów, dronów. czy wydaje mi się, że dronów. Jeżeli w tej chwili pytasz jednostkę jakąkolwiek to zawsze jest dron, mhm. dlatego że y, to nie tylko jest rozwitka, czyli ci ludzie, z którymi ja pracuję, y, to są artylerzyści i oni korygują y, jakby uderzenia artylerii. Ale to też jest tak, że na przykład jeżeli jest rotacja wojsk. To zanim gdziekolwiek się przemieszczamy, to puszczamy drona, żeby zobaczyć, czy czy jest bezpiecznie. E, dronów używają też wolontariusze, którzy jeżdżą w takie miejsca bardziej niebezpieczne. Też sprawdzają, czy coś tam się nie dzieje. Więc dron to jest, wydaje mi się, taka podstawowa, najbardziej podstawowa rzecz i... Jaki to musi być dron? No właśnie to, bo chciałam o tym powiedzieć, że okay. ciężko jest te drony tak w tej chwili kupić, bo one wszystkie po prostu zakończyły żywot na Ukrainie. I oni, ekipa, z którą ja pracuję, korzysta tylko i wyłącznie z dronów Mavic 3. Ale to nie są żadne jakieś enterprise czy jakiś classic, nie, to musi być mavic czy najbardziej podstawowa wersja, dlatego że to w oni... Polsce są produkowane? Nie, one są, są na Tajwanie w ogóle mhm. jest. To jest ta firma, no chińska i problem polega na tym, że zanim dron pójdzie do pracy to nie muszą wykluczyć wszystkie funkcje cywilne, żeby nie można było namierzyć e, operatora drona. Więc oni nie mają stabilizacji nawet. Więc jak oni wypuszczają tego drona, to robią to wszystko ręcznie, z jakąś anteną d, d, skonstruowaną własnoręcznie. I tylko właśnie ten Mavic 3, jego, ta moja ekipa, bo już Karolina Baca-Pogorzelska zwróciła mi na to uwagę, że jej ekipy pracują na innych dronach też. Mhm. Więc. Uczą się, cały czas się uczą, więc ta wojna polega na tym, że Ukraińcy dostosowują cywilny sprzęt do, do walki w, w warunkach wojennych. I e, więc to jest tylko Mavic 3 i one są niedostępne. Ja ściągałam w tej chwili drony z Norwegii. Mhm. E, gdzieś tam w Niemczech są jakieś sklepy. Na przykład trzeba czekać trzy tygodnie na drona z termowizją. No, tak, to z tym kupowaniem tego sprzętu jest niełatwo. Myśmy mieli takie doświadczenie z e... Z e, ciężarówką, na którą Państwo się zwrócili. Wielkie serdeczne dzięki. To naprawdę niesamowite. Najpierw w tydzień zebraliśmy 100 tysięcy, potem czekaliśmy bardzo długo, bo okazało się, no właśnie, że no to ciężarówkę. Powiedzieli mi, że potrzebują białorusiny. No to jasne, kupimy ciężarówkę, taką, która ciągnie hobice. No i potem okazało się, że to nie jest takie łatwe. Szukaliśmy tej ciężarówki, oni znaleźli w internecie, my tam gdzieś w Holandii są. No to. I tak już mieliśmy kupić, a już kogoś najpierw, niech o, zobaczy ten samochód. No okazało się, że to był złom. nie był wojskowy, ale tam stał już ileś lat. i. jakiś demobil. Szukaliśmy długo, długo, długo w końcu znaleźliśmy. No okazało się, że nie kosztował stu tylko 125, co i tak było niezłą, niezłą cenę. Ale złotych. Złotych, złotych, to złotych. niezła tysiące. Tak. No, to już nie był nowy, tak? 2003, tam, rocznik bodajże. No ale też nowego nie ma sensu kupować, wiadomo, Przecież też nie wiem, jak długo popracuje. I potem potrzebowaliśmy, okazało się, że jeszcze na no, naprawę trzeba. No i tak poprosiłem Państwa. Po prostu to było niesamowite. W ciągu, pisałem, czy potrzeba 10 tysięcy. I to, my to już tak nie. Teraz już nie ma takiej atmosfery. My to pewnie potrwa. Trwało 3 godziny. Po 3 godzinach było 10 tysięcy. Potem było już 25. Przy, to przywraca nie? To wiarę, naprawdę. Zaraportuję dokładnie, na co o, wydaliśmy te pieniądze, bo jeszcze tej, tej górki nie wydaliśmy. Eee, w, em, to jest po prostu takie no, ba, bardzo, bardzo poruszające, więc y, warto wspierać, ale też to akurat nam, namawiamy do wspierania filmu. Tak, bo e, już zbiórkę, zbiórkę dla chłopaków udało też mi się zamknąć <tryk> i to dokładnie miałam takie samo uczucie, bo e, najpierw założyłam zbiórkę i tak sobie myślę, jak ja w ogóle, jak ja to zbieram? To jest niemożliwe, ja taka zwykła jakaś szara albo. Ale nie powiedziałeś, ile potrzebujesz na ten film? E, no my zb zbieramy, matko, to jest wszystko do cięcia, prawda? To muszę się teraz zastanowić. Nie, to nie jest do nie. cięcia bo ja nie, nie, nie pamiętam, bo nie okay. pamiętam cyferek. Napiszemy. To, no. Wydaje mi się, że teraz uzbieraliśmy 20 tysięcy, bo my potrzebujemy też sprzęt, bo tam, mhm. żeby filmować, musimy mieć taką kamerę, która nie dość, że kręci do, do, w dobrej jakości, to jeszcze jest poręczna, lekka, bo to ja będę operatorem. Razem z Bartkiem Wypartowiczem jedziemy, ale no... Ja będę kamerą się zajmować. W tym, w, w tym programie nie ma manipulacji, cięć, wszystko Dobra. jest tak, jak, e, tak jak rozmawiamy. E, mówisz o tych. To było bardzo mnie uderzyło, jak mówię, że o tych relacjach z ludźmi. Znaczy, że najpierw pomagasz po prostu, bo jedziesz pomóc, a potem znajdujesz tych ludzi i mhm. rodzą się jakieś bardzo silne relacje. Bardzo. I jak, jak to jest? To jest tak, jak nie wiem, czytaliśmy o powstaniu warszawskim, także. Małżeństwa, szybkie miłości, bo w, w takim zagrożeniu tam też tak jest. Oczywiście. To jest coś, co. Znaczy w ogóle relacje tam zawierają się dużo szybciej, bo masz mało czasu i nie wiesz, ile Aha. tego czasu masz. Aha. I tak naprawdę pewne decyzje podejmujesz na zasadzie, bo więcej mogę cię nie zobaczyć. Więc tych historii szybkich miłości jest dużo, jest dużo historii tych pięknych miłości, które naprawdę kończą się ślubem gdzieś w bunkrach, na przykład. Tak, widziałeś, czy słyszałeś o takich? Oczywiście, konkretnych to jest co, codziennie, bo ja śledzę cały czas na wszystkich kanałach, yy, więc codziennie jest gdzieś informacja, że na przykład ostatnio się urodziło dziecko poczęte w Bachmucie, kiedy hmm. był najgorszy, jakby miasto pod ostrzałem pomiędzy właśnie żołnierzem, żołnierzem i medyczką. Yy, więc. Yy, ja sama widzę wśród najbliższych znajomych, że nagle zawierają się jakieś relacje, ludzie się spotykają w zupełnie tak absurdalnych okolicznościach, no, że to wszystko działa bardzo szybko. E, czy na trwale? To się okaże. Ale wydaje mi się, że tak, no bo to w tym momencie masz sprawdzian wszystkiego. Jakby jesteś obnażony ze wszystkich swoich udawanych zachowań, jesteś w sosotę tam. Bo nie masz się jak ukryć, nie masz tam jesteś najbrzydszą wersją siebie. Taka jest prawda. Więc jeżeli znajdujesz kogoś, kto, kto cię przyciągnie, to... To ty się nie malują przed spotkaniem. Ja się maluję do trzeciego dnia. Później mhm. <głos》> mi się nie chce. Nie no, bo nie, nie ma jak, no. Ale też ja na przykład przeglądam swoje zdjęcia z, z wyjazdu i wbrew pozorom najbardziej mi się podobają te zdjęcia, gdzie jestem tak najbrzydsza, w cudzysłowie, nie? Czyli zupełnie bez makijażu, niewyspana, gdzieś tam zmęczona, z podkrążonymi oczami, ale ja na przykład pamiętam, co się wtedy wydarzyło. I to mi się najbardziej podoba, że wtedy zrobiliśmy coś super, odnieśliśmy jakiś sukces i ja patrzę na siebie zupełnie z innej strony. Myślę, że tak właśnie też ludzie na siebie tam patrzą. Najbrzydsza wersja ciebie jednocześnie ta najpiękniejsza i ta najbardziej prawdziwa. Więc jeżeli kogoś tam spotykasz w takiej formie, no to mi się wydaje, że to będzie trwałe po prostu. Znasz takie pary małżeństwa, które tam po ślubie się, udziela się śluby? Z tak, oczywiście. I międzynarodowe śluby również. Jest para ukraińsko-amerykańska ukraińsko ostatnio też, to zwykle właśnie wolontariusz i żołnierz, albo wolontariuszka mhm. i, i żołnierz i dużo takich historii jest. I również Polek, które tam sobie kogoś znalazły, również żołnierzy, mm, ochotników polskich, którzy sobie znaleźli jakieś Ukrainki tam i to naprawdę są fajne relacje. No. I to się super na to patrzy i właśnie to są te historie, które ja chcę opowiadać, bo tych obrazków wojny, tych brzydkich obrazków wojny jest już za dużo. A wojna ma te drugie oblicze, te właśnie piękne. Kto które... powie jeszcze o tych pięknych? No na przykład, yy, 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 to jest historia, którą opowiadał mi yy, Krzysiek Muszak. To jest yy, kresowiak, który walczył was o Stali i... Mm, był też wzięty właśnie do niewoli i... Polak, który Polak, tam był, znaczy tak? Polak, no krasowiak, czyli mhm. taki trochę w rozkroku żyje. Kocha mhm. Polskę, kocha Ukrainę i e, mówi świetnie po polsku. W każdym razie był w Azowstali, bronił Azowstali, trafił do, do niewoli. I wstrząsnęło mną strasznie historia o tym, jak on opowiadał właśnie, w jaki sposób zawiązują się przyjaźnie pomiędzy chłopakami, że kiedy Um, jesteś z kimś w tak skrajnej, skrajnie złej sytuacji, bo nie opowiadali o okropne rzeczy no, o tym, jak, jak sobie radzili z głodem na przykład straszne historie. I opowiadał mi, że w jaki sposób ludzie stawali mu się już nie kumplami, tylko po prostu braćmi, bo to nawet nie jest. To są tak relacje silne, jak w rodzinie. Że ktoś staje się twoim bratem, a nie, a nie kumplem po prostu od karabinu. E, I Krzysiek y, został ranny i. Ktoś, chłopak, który mu udzielił pomocy, z jego batalionu. On go nie, bo ten batalion jest duży, prawda? Więc nie znał go. Eee, I zginął później. Dosłownie wyciągnął jego, wrócił i zginął. I pamiętam, to była taka pierwsza historia, która no, po prostu mnie potrząsnęła, że on, on nawet nie wiedział, kto to jest. On nie mógł ani jego rodzinie podziękować, no nikomu. Pamięta jego twarz, stracił przytomność i później się obudził już jakby. Wyratowany, można powiedzieć. Ja nie wiem, kto mu ratował życie. Ma twarz przed oczami i tyle. Takie te pary, a są też takie pary, które nie wiem, walczą ze sobą, czyli poznaje chłopak, dziewczynę i oni razem. A, co? Takich historii nie słyszałam, natomiast no. słyszałam historię już skrajne, kiedy ojciec z synem z synem są po dwóch stronach, czyli po dwóch stronach. Tak, ojciec jest po stronie, to było chyba w Ługańsku, a syn po stronie ukraińskiej, ojciec po stronie rosyjskiej, i syn w artylerii uderza jakby na stronę wroga i on wie, że tam jest ten jego ojciec. I pamiętam, był taki głośny reportaż o tym, właśnie z w ukraińskiej telewizji. Też nam to wstrząsnęło, no ale co on ma zrobić? Jakby wartości mają zupełnie inne, mm, jakoś z tym trzeba żyć, no. Jak, nas, jak was traktują żołnierze i Ukraińcy? Czy zmienia się, to już pytam o to też opowiadał Mateusz, ale cię zapytam Lachowski, program polecam. Jakie jest nastawienie? Cały czas jest taki, tak fantastyczny, taki hype, Polacy, bracia, siostry. Czy to się zmienia? Kiedy zaczęłam na początku roku jeździć, na początku zeszłego roku, nie, już nawet strasznie długo ta wojna trwa, to wielokrotnie nie płaciłam za kawę na stacji benzynowej, bo ktoś usłyszał, że mówię po polsku, więc wolontariusze z Polski mają tutaj, jakby jesteście naszymi gośćmi na blog postach na hasło wolontariusze z Polski nas przepuszczali, pozdrawiali, zrywali nam flagi, naszywki, fla, flag z kurtek i sobie przyczepiali, więc... Polak równa się przyjaciel. I tak jest do tej pory. Tam się nic nie zmieniło. Jesteśmy naj, najważniejszym sojusznikiem, e, największa pomoc. Jakby... Tu się nic nie zmieniło. Natomiast e, była taka sytuacja, jak zastała nas noc w Izium. Izium wtedy był jeszcze... Zdarzały się ostrzały miasta. I no, mieliśmy, staliśmy przed decyzją, że była zima, minus tam 20-30 stopni i staliśmy przed decyzją, no śpimy w pustostanie, dobrze, że mamy śpiwory, jakoś sobie damy radę. No i nagle się okazało, że yy, kolega, wolontariusz ma tam znajomego, yy, który ma znajomą, coś tam, coś tam i przyjęła nas 70-letnia Katia do swojego domu obcych ludzi, sześciu, tam byłam jedyną dziewczyną i pięciu chłopa. Yy, Przyjęła nas do siebie do domu, drzwi, y, okna zabite dechami, żeby przypadkiem światło się nie, nie, nie wydostawało. Mówi, nie zapalajcie światła, bo ostrzał i tak dalej. Więc super nas przyjęli. Eee, I niestety, Wowa, który też pracował jako wolontariusz i nas oprowadzał po Izium zginął pod Bachmutem trzy tygodnie temu. To jest pierwsza, pierwsza taka ofiara tej wojny, która była gdzieś tu w moim serduszku bardzo, bardzo głęboko. Eee, w każdym razie Katia do mnie kilka dni temu napisała smsa. Aldona, czy to prawda, że Polacy wyrzucają Ukraińców z Polski? E, no więc, znając nastroje, jakie panują w Polsce i wiedząc, znaczy, jaka jest sytuacja, to jest. Ja... Albo kto jakie, głos nie krzyczy? Jakie, jakie są w, wiesz, na Twitterze, jakie są. Większość tych głosów to, to są trole, znaczy to tak, są tak, maszyny. Tak, dlatego... Super wykształcone, coraz lepsze, widać, że czuje. Wyczuwa... Niesamowite, znaczy, widzę taka. Taką różnicę, bo obserwuję te trolle, ponieważ goszcze ich, może nie goszcze, po prostu e, 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 przychodzą do mnie masowo od pewnego momentu, więc na początku to były bardzo prymitywne, z błędami i tak dalej, w tej chwili jest w ogóle inna jakość. Mm -hmm. To też rzeczywiście często myślę, nie na no, to musi być prawdziwy człowiek, nie? Ja potem sprawdzam, jak długo to istnieje i, i, i ten... Oczywiście są też są takie nastroje negatywne, na pewno trudno, żeby był entuzjazm przez półtora roku, tak? Ale to, 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 to jakaś tam zmiana jest dosyć naturalna, ale wiele z tego to jest ciężka tak. praca radzieckich. I dlatego ja też to samo jej napisałam. I do tego się zaraz odniosę, do, tego, do pracy tych troli w komentarzach, bo jeden z tych troli spowodował to, że ja już wiem, że po wojnie będę musiała wrócić na terapię, bo po prostu jedna, jednym komentarzem mnie rozłożyli na łopatki, ale to jakby za, zaraz do tego wrócę. Więc to jest dokładnie to, co napisałam Kati że Katia, my jesteśmy waszymi przyjaciółmi, będziemy waszymi przyjaciółmi do waszego zwycięstwa i po nim. Jakby, proszę, nie wierz propagandzie. I tyle. Ale yy, kiedy właśnie organizowałam zbiórkę na, mm, na tych chłopaków aktorów, to udało nam się kupić tego piątego drona, więc ja taka szczęśliwa właśnie wrzuciłam na Twittera zdjęcie Michała, jak trzyma te drony. I jakiś gość wrzucił, bo to jest czasami jest tak, że klikniesz w coś i, i jak to już leci, to nie zatrzymujesz tego, mimo że nie chcesz tego oglądać, to tego nie zatrzymujesz. I on wrzucił film e, gdzieś właśnie po ostrzale, e, jak Rosjanin przechodzi się nad e, po prostu zwłokami ukraińskich żołnierzy, i napisał, że tak właśnie Michało skończy. I ja, ja, ja jestem dosyć twardym osobnikiem, takim, który dużo widział, dużo słyszał, i ciężko jest mnie czymś zaskoczyć, a to po prostu mnie rozwaliło. Więc. E, Zagrał, w uderzył w taką strunę, która naj najmocniej zabolała. I niestety to tak działa, że ktoś coś takiego rzuci, niby troll, ale ktoś, kto nie jest trolem, zobaczy to mi informację i sobie pomyśla, a ci Ukraińcy tutaj coś tam, coś tam robią, i podłapuje to, i jednak się tym karmią, i to działa. I te nastroje się zmieniają, no umówmy się. To nie jest tak, że jesteśmy tak samo gościnni, jak byliśmy na początku wojny. No nie. No, jest bardzo na nich negatywnie też. patrzymy. I tak samo, no. ale ja też się na tym na przykład przyłapuję, że idę sobie ulicami Warszawy, widzę młodych chłopaków, którzy siedzą w barze i piją i ja sobie tak myślę, o, tam ci moi chłopcy siedzą na froncie, walczą o życie codzienne. No bo tacy są, bo to nie jest no. tak, że Ukraińcy są... Ale się przyłapuje na tym ja. Nie jest tak, że my Polacy jesteśmy aniołami, ani także Ukraińcy nie są Oczywiście. aniołami. I Ukraina nie jest krajem, który nagle z dnia na dzień stał się czysty, transparentny, super uczciwy i tak dalej. Owszem, do, myślę, że doszła... Zaszła nieprawdopodobna zmiana w tym narodzie, w tym społeczeństwie. I, 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 ale to nie jest tak, że wszystko się, wszystko się wyczyściło. Ja to obserwuję na przykład od strony językowej. To jest mega ciekawe, Aha. że na początku, jak jeździłam na Ukrainę, to ja się uczę ukraińskiego. Nie, kiedyś Aha. się uczyłam rosyjskiego, ale teraz już nawet ciężko jest mi rosyjski zrozumieć. Jak jeździłam tam na początku, to faktycznie na Donbasie wszyscy mówili po rosyjsku. A w tej chwili? Zmiana zaszła kolosalna, dlatego że y, ludzie, którzy y, na przykład ich językiem y, ojczystym był rosyjski, z, kompletnie jakby porzucili rosyjski na rzecz ukraińskiego. Ucho moje już jest w stanie usłyszeć, że ktoś jest rosyjskomowny, mm. ale mówi po ukraińsku, i to jest niesamowite. I na przykład miałam taką sytuację w pociągu: y, wchodzi facet i mówi, dobrochoranku, y, czytam zdrajcy, a, a kobieta mówi. Do niego, no lepiej jest, y, ładniej jest powiedzieć dobro, 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 dobrochoranku. Właśnie poprawiła tak. go, że nie tak. po rosyjsku, tylko po ukraińsku. Tak. Tutaj mówiłem, bo jesteśmy w Ukrainie. Ja się roześmiałam, bo to było, to jest fajne, bo to jest coś, co będzie to budować tożsamość tak. tego, tego kraju. Tak. Nie chcę, żebyśmy tylko lukrowali. E, a rozumiem, Twój film, czy Wasz film ma się nazywać Twarze Wojny i pokazywać różne twarze wojny. E, opowiadać o tych pięknych twarzach, ale powiedzmy też, też o tych mniej pięknych. O jak dużym problemem, bo to, że to jest, to wszyscy wiemy, no znaczy, nie wiem, czy wszyscy, ale już wiemy, że jest też, nie wiem, jakiś czarny rynek, tak, handlowanie tym sprzętem. I, i, i jak to wygląda, co ty widziałaś? jaki ty masz ogląd tego, jaka to jest skala tej, tej patologii wojennej, która zawsze jest, na każdej wojnie, nie? To nie, ma co się, nie ma co się dziwić też, ale powiedzmy o tym. No tak, no, wojna jest tym obszarem, gdzie można się najlepiej dorobić i taka jest prawda. I każdy, kto e, ma gdzieś takie ciągoty do tego, no to mógł zarobić na tym dużo pieniędzy. Mm, ja to obserwuję mm, z, na przykład w formie um, tego, w jaki spo, jakie samochody tam jeżdżą, prawda? Że tutaj są organizowane zbiórki na samochody i, i tam są złożone graty po prostu albo na przykład są sytuacje, kiedy trafiają samochody z Polski i one są sprzedawane do jednostek, a powinny do nich trafić jakby bezkosztowo. I to... Ja tego kompletnie na przykład nie rozumiem. W ogóle nie, w życiu by mi nie przyszło do głowy, że można by było z pieniędzy ludzi, którzy z dobrej woli, z dobrego serca wpłacają na jakąś zrzutkę, później kupować jakiś złom. Mówiąc delikatnie. Ja byłam świadkiem takiej sytuacji, że przyjechał samochód, którego nie przyjęli. Bo powiedzieli chłopaki, wtedy to był. My już wiedzieliśmy, że kontrowersja się zaczyna. Wtedy to jeszcze było gdzieś tam yy, mówiło się, że yy, za, termin był zamglony, a my już wiedzieliśmy, że to, że to trwa po prostu, że to już się nakręca. I ten samochód miał jechać pod Hersoń. I tam miała być właśnie desant na drugą stronę yy, Dniepru. I oni go po prostu nie wzięli, powiedzieli, że to jest. No i nie. Ja, bo są, myślę, że różne przypadki, tak? Są przypadki takie, że ludzie kupują, bo też często o tym rozmawiam, kupują tanie, no bo chcą kupić tanie samochody, tak? No, wiadomo, mm. że nie ma sensu kupować. Wiadomo. I że nie Wszyscy robią kupują tego pikaty, w tak? Wszyscy tak? kupują te e, e, suwy, no bo one są potrzebne. Do ewakuacji e, e, rannych. No, do ewakuacji rannych do w ogóle do przemieszczania, takie 4 5 -osobowe samochody, 4-osobowe samochody, które mogą szybko, jakby mogą, jeśli te. Trenówki, które w trudnych warunkach szybko się przemieszczają. tak? I wszyscy wiedzą, że nie warto kupować nowego samochodu za 200 tysięcy, no bo, bo jego życie będzie krótkie, w związku z tym kupują używane. No, ale czasami mogą być za dużo używane. Ale tu mówimy nie o tym, że ktoś po prostu. No, że w dobrej tak, wierze, bo to tak. jakby nie jest problem. E, pytanie, jak duża jest skala. To, oszustwa. oszustwa po prostu ciężko mi się posiłkować jakimiś statystykami, bo ja staram A tak mam się. Trochę, to, jest, to się czasem zdarza, ale generalnie. To, no dobrze. To za, każdym, nie, czy... za każdym razem, kiedy jestem tam, to słyszę kolejną historię o jakimś przekręcie. Uh -huh, Może uh -huh, tak. Uh -huh. I y, y, jeszcze jest jedna. Ale czy to jest dobra? Ale dobra. Czy to jest twoim zdaniem margines? Czy to jest już duża skala? To, że cały czas y, gdzieś są zwalniani, na przykład wyrzucani dyscyplinarne hmm. do tak. albo to, że Non-stop są jakieś afery. Jak patrzę na moich znajomych ukraińskich, to cały czas demaskują jakieś szpiony. Ale to jest też, no tak, Ale to jest też dobry znak. Tak, to, znaczy, to jest że, najlepszy znak. Że, bo zawsze była. Jest, a, 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 jest też czarna lista korupcja, wolontariuszy tak. polskich. Jest taka tak? lista. Tak. czy znaczy, takich, którzy co robią przewały. Które robią przewały, i wiem, że ludzie nie wiedzą, że są na tej liście, ale na przykład po wojnie na Ukrainę nie wiadomo. I to mi powiedział mój kolega żołnierz, że jest taka czarna lista. Mhm. I że można do niej dopisywać ochoczo tych, którzy jakby... Mhm. Ale to jeszcze, wracając do tych samochodów, jest jeszcze jeden aspekt, o którym ludzie nie pamiętają. Jeżeli kupujemy samochód w Warszawie i ten samochód ma pojechać do Bachmutu, to to jest 2,5 tysiąca kilometrów? Mhm. I ten samochód ma przejechać 2,5 tysiąca kilometrów. Zanim zacznie pracować. Zanim zacznie pracować, więc w drodze, tam się dużo rzeczy może wydarzyć. Więc czasami ludzie złe, nie chcą w złej wierze jakby zawieść złomu, ale po drodze się okazuje, że na przykład coś tam. Kurczę, no za każdym razem coś było z tymi samochodami, jak my jeżdżaliśmy i to nie było tak, że to było w złej wierze, wjeździliśmy jakiś złom, tylko zawsze coś tam się. Ale to z jednej strony dobrze, mm. bo to jest też taki etap trasy, na którym się sprawdza, czy samochód faktycznie da rada. No bo tam jeżeli się zepsuje, Mhm, mm mm -hmm. no to wiadomo, tam już nie ma. A, nie ma no nie ja ma, widzia ma widziałam warsztatów. wielokrotnie dostaję na przykład filmy z zakopanych samochodów. No bo ci, moja ekipa pracuje na Zaporożu. To jest bardzo trudny teren, chyba najtrudniejszy. Było to bagna, i jedziesz sobie niby drogą nagle chlap, i jesteś, jesteś zakopany po ten wielokrotnie widziałam samochody zakopane po pas i co z nimi zrobisz? No za chwilę może być ostrzał. No nie zostawisz samochodu, no ale z drugiej strony też A. gnać 10 km z butanu no też ciężko, więc to jest warunki są tam straszne. I to jest też odpowiedź na pytanie, czego najbardziej potrzeba. Drony, samochody. One A. się non stop psują. Są psują się, A cały, czas, cały czas płyną, ta pomoc. no Widzę, obserwuję Xena, tak? Do, on, tak? Ten chłop to się jak rozpędził, to po prostu <laughs> jest niesamowita historia. Tak. E, e, mam nadzieję, że zostanie jakiś duży order od e, Ukraińców, no, ale wielu, wielu jest takich. Nie? I to cały, czas, to cały czas trwa, no bo ta, ten nastrój, jak mówisz, jakby ten entuzjazm się zmienił. No ja widzę, że pomoc się. Bardzo, bardzo zmniejsza, i obserwuję to w każdym kolejnym poście Karoliny, którym już trzeci mhm. raz tu przywołuję, że ona podkreśla to, że kiedyś było dużo łatwiej zabrać pieniądze. Ludzie, na przykład, z którymi ja gdzieś tam pracuję, byli zdziwieni, że mi się udało uzbierać pieniądze, mhm. że tyle kasy udało mi się. Ja mhm. muszę podziękować Warnews.pl, to jest jakby redakcja ich. To tylko dzięki nim to się mhm. udało. I dzięki Bartkowi Bartowiczowi. Inaczej bym tego nie zebrała bo to nagłośnili, ale wszyscy byli w szoku, że mi się udało tyle kasy zbierać, bo to już rzadkość. Mhm. Mhm. Więc ta pomoc się zatrzymuje, niestety. To prawda, że każdy z nas, no nie wiem, na początku, pewnie też przypomnę, tak? Na początku wpłacałem częściej, teraz tak rzadziej. Przywykliśmy nie? trochę tak przy, do tego. Przywykliśmy się, warto pa pa pamiętać o tym, ale kurczę, jeszcze raz państwu podziękuję, bo to naprawdę Byłem oszołomiony tym, jak szybko udało nam się zabrać te, te, te pieniądze dla tych Białorusinów. Znaczy, mega przykre jest to, że my przywykliśmy do czegoś, do czego nie, w ogóle nie... Ja codziennie sobie zadaję pytanie, jak to jest możliwe, że świat to akceptuje. Ja pamiętam, byłam kilka dni po... Ja to jest naturalne. Byłam, jest... ja byłam kilka dni po tym, jak uderzyła rakieta w ten budynek mieszkalny w Dnipro. Mhm. Ten obrazek tej słynnej żółtej kuchni, gdzie wywaliło całą ścianę, a kuchnia jakby nie naruszona. Mnóstwo ludzi tam zginęło. I ja stałam przed tym budynkiem i, i, i tak sobie myślałam, no świat tego nie wybaczy. I za każdym razem, kiedy ja sobie mówię, świat tego nie wybaczy, to oni idą o krok dalej i robią znowu coś, czego świat nie powinien wybaczyć. I to są dwie strony tej historii, bo z jednej strony można powiedzieć, no tak, świat zapomina a z drugiej strony druga odpowiedź jest nie, nie zapomina, bo cały czas płynie pomoc dla Ukrainy. Oczywiście ta pomoc jest racjonalna, to nie jest tylko humanitarna pomoc, tylko po prostu Stany Zjednoczone i Polska i inne kraje uznają, że to jest w naszym ich interesie, to jest zrobione, to, to, to jest robione i to, cał, i to cały czas trwa, tak? Straszne jest to, fatalne jest to, że Zachód tak późno zaczął to robić, bo gdyby dostarczył Ukraińcom to, co dzisiaj dostarcza rok temu, to być może byłoby po wojnie, ale to, to, tak to, to, w, to nie ma, ma takiej jednoznacznej. Znaczy to, to chciałem powiedzieć, że nie ma takiej jednoznacznej historii, nie? że to jest tak, a wszyscy zapomnieli zostawili ukraińców. No nie, tak nie jest. Ale oczywiście też nie ma nie ma już takiego entuzjazmu, jaki był, jaki był na początku. Ale na szczęście są ludzie, którzy się nie zatrzymują. I są ludzie, jak napiszę wiadomość i ktoś mi powie, że jest w Polsce, to ja jestem zdziwiona, że ten ktoś jest z Polski, a nie w Ukrainie, bo zwykle mhm. tam po prostu całe swoje życie. No nie da się tego rozdzielić. W sensie ja tutaj też mam rodzinę, pracę, jakieś tam życia prywatnego, to już chyba w ogóle nie mam tutaj. Ale generalnie nie da się tego pogodzić, bo ta Ukraina jest we mnie i ludzie moi bliscy tego nie rozumieją, że ja nie jestem w stanie, i wracam z Ukrainy, ale głową tam jestem cały czas. I nikt tego nie jest w stanie zrozumieć, bo uważam, że ktoś, kto tam nie był, ktoś, tego nie dotknął, ktoś, kto nie spotkał tych ludzi, nigdy tego nie zrozumie, dlaczego my po prostu musimy to robić. Że to jest coś, z czym się obudzisz się rano i nie zrobisz czegoś yy, dla tych ludzi, to dzień zmarnowany autentycznie. Ja mam takie podejście. Ja codziennie coś, coś takiego jest we mnie, że. Ale to, to, to nawet nie chodzi o to, żeby przelewać pieniądze. Napisać wiadomość jakąś tam taką miłą, żeby ktoś wiedział, że o nim myśli, że komuś jest ta osoba potrzebna, że... To są takie drobne rzeczy. Bo oni bardzo potrzebują najprostszych elementów. E, uśmiechu, nawet takiego głupiego, wszystko będzie dobrze. To, są, to jest coś bardzo potrzebnego. Jest jeszcze jeden element tej wojny, który mnie porusza, znaczy, który porusza, który jest inny niż wojny do tej pory z punktu widzenia zwłaszcza osób relacjonujących. No prawie mniej więcej podobny zawód. Nie? No to pamiętam, jak wiele lat temu była pierwsza wojna w Zatoce, gdzie się pojawili dziennikarze, tacy, to się nazywa embedowani po angielsku, czyli tacy, którzy jakby byli autoryzowani, jechali razem z żołnierzami, mogli tam filmować. Nie? Ale jednak pamiętam, że w redakcjach, zwłaszcza prasowych, nie wiem, jak jest dzisiaj, bo nie pracuję w redakcjach prasowych dzisiaj, ale e, były bardzo twarde reguły dotyczące pokazywania zwłok okropności. Nie? Żeby w ogóle nie pokazywać zwłok, pamiętam, jak był, za, został zabity Waldemar Milewicz, korespondent TVP i Rzeczpospolita, w której wtedy pracowałem, pokazał jego zdjęcie to było bardzo, nie chcę tego oceniać, e, też między nami była pamiętam, bardzo duża dyskusja na ten temat, nie? ale to była w ogóle ogromna sprawa, że ktoś się odważył coś takiego zrobić. I słyszałem dyskusję, no ale też byłem na e, takiej międzynarodowej konferencji, gdzie brali udział dziennikarze i mówili tacy właśnie tam, nie wiem, z krajów arabskich i, i z Bliskiego Wschodu, gdzie często takie jeszcze się dzieją. I mówili, no co, jak my, czy z Palestyny, czy z Izraela, jak my nie pokazujemy tego, to wy nie rozumiecie, o, mhm. na czym polega ta wojna. Nie wiem, się mówi, no tak, ale nie można, jednak, nie. A potem sama taka kolejna refleksja, no tak, ale ja to mówię, nie można, siedząc sobie w wygodnym fotelu, w ciepłym, w ciepłym mieszkaniu. Co się teraz zmieniło? Teraz przecież każdy z nas, ludzie, myślę, że zdecydowana większość Polaków, i pewnie tak samo ludzie z innych państw, że nawet nie interesuje się specjalnie tą wojną, widziała już dziesiątki razy filmiki, mhm. znaczy widziała to, co ty mogłaś albo żołnierze widzą na co dzień, nie? bo oni z, przykleją sobie tą kamerkę na, na czoło i, tak. i walczą. I to jest. No ja to jest coś niesamowitego. Sporo lat przepracowałam... Nie wiem, czy to, my, ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Ja sporo lat przepracowałam w redakcji newsowej i jedną z materiałów, który dostałam jako pierwsza do obrobienia, to był moment, kiedy wyciągnęli Kaddafiego z tej rury takiej pod... Pamiętam. Pod, I ja musiałam blurować to. Klatka po klatce musiałam blurować Chcieć te neurologiczne mhm, tak. rzeczy. I dla mnie, pamiętam, to był... Wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, kiedy ja przekroczyłam Rubikon. Po którym już mnie nic nie no. rusza. I... E, I my tak te kroki robiliśmy do tego, co pokazywać, a czego nie, bardzo szybko, wydaje mi się. Że to było tak, że najpierw nie pokazujemy nic, później skopali Kaddafiego, później e, egzekucja Sadama, i tak naprawdę nie ma rzeczy w telewizji, których się teraz nie pokazuje. Wszystko można przyblurować, ale ten blur jest robiony tak, żeby i tak było wszystko widać. Ale... Telewizję telewizjami, gazety, gazetami, ale ludzie sami po prostu wrzucają, tak. żołnierze wrzucają sami te filmiki, które pokazują jeden do jeden. Um, I zwłoki, i kawałki ciał, i, i strzały, i, To i, jest takie i, i, wydaje mi się, że to jest też trochę takie proszenie o pomoc w pewnym sensie, bo jeżeli pomoc się zatrzymuje, to ja wam pokażę prawdę o tej wojnie, wam pokażę, co my tam na co dzień przeżywamy, to. ale na przykład mnie. Nie ruszają mnie takie rzeczy, jak obrazy, właśnie, jakiś tam zwłok czy coś. Mnie bardziej ruszają, na przykład rzeczy. Ostatnio widziałam, wrzucił zdjęcie żołnierz kompletnie bez nóg. Mhm. I, I napisał: Patrzcie, tak, teraz wyglądam. No to, to, to takie rzeczy mnie najmocniej rozkładają. Tam nie było krwi, nie było nic. sposób gość, nie ma nóg. I to tak nie ma nóg, że. Razem z kościami biodrowymi, chyba mu je wy, wyjęli. I no takie rzeczy mnie ruszają. Albo na przykład ruszyło mnie, jak byłam w Saltifce. Saltifka to jest ta dzielnica charkowa, która była najbardziej ostrzeliwana, i to był taki wielki, ogromny budynek. Jedna połowa kompletnie rozwalona, druga jakoś się trzymała, i tam się już ludzie wprowadzili, bo nie mieli dokąd iść. A przed wejściem leżały czajniki, żelazka, książki nadpalone. I to są rzeczy, które po prostu mnie rozwalają. Wiesz, co mnie najbardziej rozwala? Nie zdjęcia e, takie okropne, znaczy zwłok. E, tylko. I to zauważyłem wiele, wiele razy. Zdjęcia, jak pokazywali tych młodych, najczęściej młodym, bo to najbardziej porusza, jak młodzi ludzie giną. Nie? Zdjęcie młodej dziewczyny czy młodego chłopaka sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni. A jeszcze takim normalnym, że on też żył, był tak jak ja. Nie? Wyglądał mm -hmm. tak. Tak jak my. Znaczy normalnie chodził w jeansach, w koszulce, w sukience, w, miał telefon, cieszył się, jechał rowerem i potem druga informacja, że tej osoby właśnie już nie ma, nie? że ją zabity. To dla mnie jest takie... No mnie też bardzo rusza, jak widzę, że kobiety giną. Kobiety medyczki na przykład. I to hmm. ostatnio jakaś okropna plaga jest i codziennie jest informacja o tym, że jakaś kolejna medyczka zginęła i to są rzeczy, z którymi ja nie mogę przejść do porządku dziennego. Te klepsydry, które na Facebooku, tam już nie ma, nie ma innego feedu na Facebooku niż po prostu kolejne śmierci i kolejnych młodych ludzi, 20-30-letnich, młodszych ode mnie. I dla mnie to jest. Albo na przykład w Zaporożu, jak zginęły te dwie wokalistki, które zbierały po prostu stały na ulicy, śpiewały, zbierały pieniądze dla ZSU i kilka godzin później już nie żyły, bo zginęły w ostrzale. Zdolne. Piękne dziewczyny. No ja, ja, nie. Jak pytasz mnie, dlaczego ja tam jeżdżę? No właśnie, cholera, dlatego, że to ja się na to nie godzę. Dzięki. Nie ja poruszyło bardzo te Twoje powieści. Bardzo jestem ciekaw tego filmu, więc wspierajcie Państwo. Link pod nagraniem. E, e, wspierajcie też. E, Wspierajcie też um, Ukraińców walczących, bo naprawdę walczą I za nas. I też tych w Polsce, żeby pokazywać, że my nie jesteśmy i rasistami, tylko... Nie jesteśmy. Pomagamy nie, jest jesteśmy swój, nie jesteśmy, dlatego pamiętajmy tak. o tym, żeby... Tak, ale Ukraina cały czas potrzebuje wsparcia. Jeśli ich nie kochamy, to nie musimy. Nie ma, takiej, nie ma takiego obowiązku, a to nam się po prostu opłaca. To jest w naszym interesie. Głęboko w to wierzę. Ale oczywiście, jeśli chcecie wspierać Układ Otwarty na Patronite, to też e, e, zachęcam. Adona, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Adona Hartwińska, wolontariuszka, dziennikarka, dokumentalistka, była gościem Układu Otwartego. Dzięki serdecznie. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.